I proszę Państwa, oglądamy moment, kiedy bramkarz krakowskiej Wisły Mucharski w 76 minucie fauluje wchodzącego i szarżującego w polu karnym Rafała Dopierałę. Sędzia główny spotkania, pan Andrzej Mamiotuk z Wrocławia, wskazuje na rzut oznaczony 11 metrów. Rzut karny dla zespołu RKS Tet. 76 minuta spotkania. Wykonawcą tego rzutu karnego będzie Wiesław Mak, który jak dotychczas w spotkaniach trzecioligowych nie zawodził radomszczańskiego zespołu. Zobaczymy, jak będzie z wykonaniem tego rzutu karnego w drugiej lidze. Rozbieg, strzał w lewy róg, a praktycznie w środek bramki. Bramka wybita przez mucharskiego bramkarza krakowskiej Wisły wprost pod nogi właśnie egzekutora jedenastki Wiesława Maka i ten bez trudu, silnym strzałem, dobitką zdobywa prowadzenie dla radomszczańskiego zespołu. 76 minuta, rzut karny, dobitka Wiesława Maka i 1-0 prowadzą piłkarze RKS Tet.